Boże, dzień dobry. Czy niepokój może być czymś pozytywnym? Czy niepokój może być zaproszeniem do pracy nad duchowym wzrostem? Zapraszam do tego rozważania. Co to właściwie jest niepokój? My tak naprawdę niepokój bardziej odczuwamy, niż umiemy zdefiniować. Wiemy na pewno jedno, że jest to coś nieprzyjemnego. Nawet jeśli jest to taka, powiedzmy, słabsza forma strachu, słabsza forma lęku, to jednak jest to coś, co jest zdecydowanie dyskomfortowe i na ile tylko możliwe chcielibyśmy tego uniknąć. Problem polega na tym, że jak z wieloma rzeczami, jeśli koniecznie próbujemy to jakoś stłumić czy wypchnąć, to może być efekt jakby inny od zamierzonego. I nie jest to w żadnym razie rzecz czysto psychiczna. Zobaczmy, w wielu miejscach w Piśmie Świętym mamy mowę o strachu. W wielu miejscach Pan Jezus, tak, doradza nam zachowanie spokoju. Można oczywiście powiedzieć, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Ale jeśli spróbujemy naprawdę dobrze to przemyśleć, to może się okazać, że jest to istotny element, który może nam naprawdę pomóc w rozwoju naszego życia duchowego. Przede wszystkim musimy pamiętać, że praca nad taką cnotą jak męstwo no właśnie wymaga zmagań z tego typu stanami. Ale spójrzmy może na takie zdanko, które może nas przybliżyć do lepszego rozumienia tego, czym właściwie jest niepokój. Strach to nic innego, jak zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania. No ja jestem bardzo ciekawa, czy szanowni się domyślają, skąd to jest wzięte. Zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania. Brzmi jak z jakiegoś podręcznika, z jakiegoś poradnika psychologicznego, prawda? A cóż to jest? Księga Mądrości. Rozdział 17, wiersz 11. Przywołam jeszcze jedno podobne zdanie. Serce zalęknione przez niemądre myśli nie ostoi się wobec byle jakiego strachu. Żeby tak może przybliżyć bardziej konkretnie, tak, powiedzieć o niepokoju. Muszę przyznać, że zawsze mnie dziwiły na przykład opowieści ludzi, którzy boją się jeździć windą. No ja się wychowałam w wysokim budynku, więc dla mnie to, że no muszę z niej korzystać, było zawsze zupełnie naturalne. Tymczasem no, wysłuchałam bardzo wielu takich historii, że właśnie ktoś się boi przebywania w takim małym, zamkniętym pomieszczeniu i w ogóle samego wznoszenia się do góry. Oczywiście niepokój można przeżywać też na przykład przed lotem samolotem. Wielu ludzi chyba właśnie takie lęki też odczuwa. Na pewno niepokój to jest także coś, co możemy odczuwać jakby w kontaktach z ludźmi. W tym sensie, że na przykład, nie wiem, obawiamy się czyichś jakichś nieprzewidywalnych zachowań, jakiejś werbalnej agresji, tego typu rzeczy. I no oczywiście, to jest naturalne, że pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, to po prostu się wycofać, żeby się nie narażać na te takie nieprzyjemne doświadczenia. Problem w tym, że no właśnie, to co było w Księdze Mądrości, tam w tej definicji, tak, było, że to jest ta jakby odmowa użycia rozsądku. Co zrobić, żeby, no to oczywiście prościej wyjaśnić na przykładzie windy, tak, no to jednak można sobie w jakiś sposób zracjonalizować. Ja wykluczam oczywiście sytuację, kiedy ktoś jakby przeżywa lęki na tle jakichś bardzo poważnych problemów psychicznych. Ale pewnie się wszyscy zgodzimy, że z tego rodzaju sytuacjami mamy na co dzień do czynienia. No, większość ludzi no, jakby sobie to racjonalizuje i jakby no, nie przeżywa jakichś dramatów w momencie, w którym musi skorzystać z windy. Gorzej jest jakby w relacjach naszych z innymi ludźmi, bo to są rzeczy bardziej skomplikowane, bardziej, prawda, złożone i wtedy trudniej nam może być dotrzeć jakby do tego, gdzie jest jądro problemu. Bo to zawsze będzie tak, że jakby to nasze przeżywanie niepokoju będzie związane z jakąś usterką w naszym myśleniu. I my nawet będziemy odpychać jakby chęć, znaczy
odpychać myśl na ten temat. I tu jest, tu leży pewnie jeden z problemów, że jeśli nie chcemy się z tym zmierzyć, no to może być nawet tak, że z każdym razem będzie nam coraz trudniej. I to się będzie tyczyło i na przykład wejścia do windy dla kogoś, kto przeżywa te niepokoje, czy na przykład właśnie zmierzenia się z kimś, kogo się nie lubi, kto w jakiś sposób nas atakuje. Przywołam w tym momencie jeszcze jeden fragment z Pisma Świętego. I to jest, tu jest mowa o mądrości. Mądrość w początkach powiedzie go trudnymi drogami. Bojaźnią i strachem go przejmie. Dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy. Następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go i odkryje mu swe tajemnice. To, do czego dzisiaj chcę zachęcić, to to, żeby pomyśleć o takich swoich obszarach, czy może wybrać sobie jakiś taki swój obszar swoich niepokojów, lęków, obaw i po prostu przemyśleć, jakie tak naprawdę są tego przyczyny i w nas, ale może też pomyśleć o innych, bo jeśli to się tyczy na przykład relacji z innymi ludźmi, to może po prostu powinniśmy rzecz właśnie zracjonalizować, czyli dalej robić swoje, natomiast po prostu przygotować się na to, że jakby ten ktoś ma problem w związku z nami, czy też z naszymi wypowiedziami, czy naszymi czynami, podczas kiedy tak naprawdę w nich nie ma nic złego i nic, na co należałoby negatywnie reagować. Zachęcam do tego, żeby takie rzeczy przemyśleć i pracować nad swoją odwagą nieustannie. Życzę błogosławionego, dobrego dnia. Szczęść Boże!